Dobra, jestem, słuchajcie. Ciemno tu jest jak w komórce dzisiaj, ale jest ciemna noc. Od razu chciałem was założę to wszystko na głowę, wiecie, żeby to słuchać, żeby audio słychać, bo to nie wiem, czy się nagrywa, czy nie. No ale ufam, że się nagrywa. Na początek chciałem was przeprosić za dwie rzeczy, że jest ciemno, ale nie chcę mi się tutaj tych wszystkich lamp znosić. A po drugie chciałem was przeprosić za tę koszulkę moją, która jest niewyprasowana. I ona już raczej wyprasowana nie będzie, tak więc, no przepraszam. Dobra, zakładam na głowę to, co zawsze mam na głowie, choć często mniej pewnie w głowie, ale ważne, żeby mieć coś fajnego na głowie, prawda? Tak więc tutaj uwaga, jutro zresztą te włosy zostaną ścięte. O, fajnie słychać, wszystko idzie elegancko. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, już teraz oficjalnie. Dzisiaj chciałem się zastanowić nad tym, nad czym zastanawiam się już od dłuższego czasu i ten temat we mnie bardzo mocno pracuje, a mianowicie nad tym, dlaczego dziś Kościół jest tak mocno atakowany. Kościół katolicki, dlaczego właśnie dziś współcześnie Kościół jest tak bardzo atakowany i że atak na Kościół to po prostu atak na twoją i moją wiarę. Tylko tyle i aż tyle. Za chwilę tutaj pogadamy sobie konkretnie o co chodzi, co mam w swojej głowie na myśli. Ok? Zamknąłem wszystkie okna, żeby tutaj komary nie latały, żeby bociany nie wleciały, bo to wiecie, w nocy tutaj różne dziwne rzeczy na bałtach we wsi Łódź latają. Bardzo dużo rzeczy dzisiaj mam dla was do przeczytania. Dzienniczek świętej Faustyny, fragment książki księdza Piotra Glasa, którą możecie sobie zamówić w moim sklepiku. Ostatnie wołanie Maryi, ksiądz Piotr Glas. Bardzo mocno polecam. Wspomnienia siostry Łucji z Fatimy też dzisiaj chciałbym wam dwa takie wspomnienia przeczytać. Natomiast zacznę, a bo to już się nagrywa wszystko, tak? No nie będzie mnie lepiej dzisiaj widać, nie wiem czy w oczy chce świecić, czy w twarz, czy nie wiem, czy w łeb. No, teraz to ja nic nie widzę, bo to oślepiło. Dobra, będę się tak trochę nachylał, trochę tak jak w komórce, troszkę tak jak wiecie, w maluchu, nie? Nie wiem czy kojarzycie taki samochód Fiat 120. 5P, tak? Ten taki malutki maluszek, wiecie, co tam mój ojciec miał 1,90 m, jeździł maluchem i chłop, żeby wsiąść do malucha, to w ogóle musiał się skurczyć, musiał się poskładać jak Transformers. Tak więc ja troszkę dzisiaj też tak będę się kulił, tutaj rozkulał, dokulał, przekulał, wychulał. No, w każdym razie chcę zacząć, żeby już przejść rzeczywiście do meritum, bo film znowu będzie trwał 48 godzin, a przecież warto też spać. Główny temat. Dlaczego warto strzec swojej wiary? Dlaczego dziś przechodzimy ogromną próbę naszej wiary? Dlaczego jeśli byśmy mocno wierzyli, jeżeli byśmy po prostu wierzyli w Boga, to wszystkie nasze problemy, grzechy i zło, które pojawia się w naszym życiu, skończyłyby się? Na początek bardzo już znamienny i zapewne mocno znany fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, numer 675. Ostatnia próba Kościoła. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni, w cudzysłowie teraz, tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Tak sobie czytam teraz te słowa i powtórzę za ojcem Augustynem Pelanowskim, że prawdopodobnie doczekamy czasów, kiedy katechizm Kościoła katolickiego po prostu zniknie i będzie lekturą zastrzeżoną, bo to, co tutaj w katechizmie jest napisane, jest piorunujące, jest tak mocne, tak wyraziste, że aż mało poprawnie polityczne. To oszustwo antychrysta numer 676 ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do
wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Sąd eschatologiczny, czyli ten na końcu świata. Kościół odrzucił to zafałszowanie królestwa, nawet w formie złagodzonej, które pojawiało się pod nazwą milenaryzmu, przede wszystkim zaś w formie politycznego, świeckiego mesjanizmu, wewnętrznie perwersyjnego. I dalej, numer 677. Kościół wejdzie do królestwa jedynie przez tę ostateczną paschę, czyli przejście, w której podąży za swoim Panem w jego śmierci i jego zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła, zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba zstąpi, uwaga, jego oblubienica. Powtórzę, że z nieba zstąpi jego oblubienica. To katechizm Kościoła katolickiego takie rzeczy tutaj mówi. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija. A zatem to, co proponuje nam współczesny świat, to jest tajemnica bezbożności, różne oszukańcze religie, można te religie wziąć w cudzysłów, czyli ideologie, pewne formy spędzania czasu, sposoby układania sobie codzienności, w której absolutnie nie ma miejsca na Boga. Na Boga. Nie ma miejsca na Boga, ponieważ Bóg według współczesnej neomarksistowskiej kultury, przepraszam, już jest po północy i po prostu gdakam różne dziwne rzeczy, kultury jest rzeczywistością zacofaną, a jeżeli się dopuszcza istnienie kościoła katolickiego, czy tam jakiegoś innego, generalnie ludzie nawet nie rozróżniają, czy kościół katolicki, czy zieloświątkowy, no kościół jakiś tam, ten budynek, co tam krzyż taki się stoi w ogóle, to jedynie jako instytucję o charakterze społecznym, która ma wypełniać role charytatywne, czyli ma kierować się po prostu miłosierdziem, czyli ma wyręczać, no nie, bateria mi się tu kończy, ja tu zaraz padnę. Czyli ma wyręczać Kościół w jego działalności prospołecznej na rzecz ubogich. Czyli Kościół ma po prostu, według współczesnej neomarksistowskiej kultury, zajmować się bezdomnymi, samotnymi, ubogimi, tymi, którzy potrzebują po prostu pomocy społecznej, a generalnie o Bogu to raczej niech Kościół już nic nie mówi. Teraz muszę to wyłączyć, przełączyć i... No i baterię zmienić, bo... Czekajcie, no to przepraszam was bardzo, ale po prostu sobie siedzę tutaj w pokoiku, mówię, wiecie co? A nagram film. A się okazało, że bateryjki nie zmieniłem. Widzimy się po reklamach, okej? Hello, witam państwa serdecznie po reklamach. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Znaczy, słychać to zapewne tak, natomiast tam z tym widokiem będzie troszkę gorzej. Skończyliśmy na katechizmie Kościoła katolickiego. Nie będę teraz tutaj każdego zdania omawiał, bo przecież już znamy ten fragment katechizmu na pamięć. Natomiast dzisiejsza kultura, dzisiejszy świat, dzisiejsze społeczeństwa, po prostu nasza codzienność jest przepełniona przepychem, który bardzo łatwo wchodzi w miejsce naszych pragnień i bardzo łatwo tłamsi te najgłębsze duchowe pragnienia i wydaje nam się, że rzeczywiście można żyć tak, jakby Boga nie było, że w sumie kiedy nie wierzymy w Boga, to nie spada na nas żadna kara, że nic się złego nie dzieje. Wręcz przeciwnie, możemy się zająć budowaniem sukcesu tutaj na ziemi i w ogóle takim życiem bardzo fajnym, spokojnym, radosnym, kolorowym, jak w telenowelach, czy tam M jak miłość, czy Z jak zazdrość, jak to tam takie te są, wiecie, no, w tych telewizorach. To jest właśnie cena, czyli spokojne życie oderwane od Boga jest nagrodą za to, że pójdziemy na odstępstwo od prawdy. Ceną odstępstwa od prawdy jest wejście, czy przejście na stronę Kościoła budowanego przez Antychrysta, którego poprzedzą, zanim on przyjdzie, antychryści, o których mówi ojciec Augustyn Planowski we wprowadzeniu
do książki księdza Piotra Glasa Ostatnie wołanie Maryi. I chciałbym wam ten fragment również przeczytać. Istotą odstępstwa jest zachowanie pozorów chrześcijaństwa i próba unicestwienia jego istoty, wypalenia esencji komunii z Bogiem, inaczej mówiąc, ohyda spustoszenia, ciemno się zrobiło, dająca się porównać może jedynie z wypaloną katedrą Notre Dame. Dobry ten, mam to, Notre Dame, akcent dobry. Zewnętrzny kult zbanalizowanego chrześcijaństwa, pozbawionego obecności Ducha Świętego, który po prostu stanie się persona non grata dla nominalnych chrześcijan. Przepraszam. Coś tu z tym światem muszę... Bardzo przepraszam, dzisiaj po prostu zapraszam was na taki filmik troszkę tutaj ustawiany na bieżąco, coś takiego. Trochę lepiej widać? Dobra, dzięki. I kolejny fragment z książki ojca Augustyna Pelanowskiego. W Ewangeliach słowo tragedia nie pojawia się ani razu. Występuje ukrzyżowanie, ale nie bez zmartwychwstania. Przeżywając z Chrystusem swój los, człowiek nie zostaje wchłonięty przez tragedię, może jedynie doznać dramatu krzyża i euforii zmartwychwstania. Nie zapominajmy jednak, dodaje ojciec Augustyn Pelanowski, by przeżywać choćby jedną godzinę dnia z Chrystusem, potrzeba przez 23 godziny stać jak najbliżej Jego Matki. I o tym niezmordowanie pisze ksiądz Piotr Glas w tej książce. Ponieważ prawda niepowtarzana jest co najwyżej wysłuchana, ale nie stanie się nigdy prawdą, której się można dać wybawić. To jest ciekawe, to jest mocne, to jest niesamowite. To jest dla mnie odkrycie, to co tutaj ojciec Augustyn Pelanowski napisał. Żeby przez godzinę przebywać z Chrystusem w ciągu dnia, trzeba przez 23 godziny być jak najbliżej Maryi, ponieważ Chrystus, i to lubię powtarzać, i często to powtarzam, i będę to często powtarzał, żeby też do mojej głowy to dotarło. Ale co? Żeby dotarło to, co właśnie teraz chcę powiedzieć. Że Chrystus, przychodząc na ziemię, 30 z 33 lat spędził z Maryją. Bo Maryja jest mistrzynią życia duchowego. Maryja jest tą, która zawsze podprowadza nas do Chrystusa. Bierze nas łagodnie swoje delikatne dłonie, za nasze dłonie, swoje dłonie, znaczy bierze nas za rękę, o może tak, i z uśmiechem, radością, okrywając nas swoim płaszczem, który jest błogosławieństwem, jakie Bóg udzielił jej, ponieważ jest ona pełna łaski. Płaszcz, pod którym jest Maryja i pod którym my z nią jesteśmy, to jest płaszcz Ducha Świętego, bo Maryja najlepiej ogarnęła Ducha Świętego. I Maryja i my z Maryją pod jej płaszczem jesteśmy przez nią podprowadzani do Chrystusa za rękę. I wtedy Maryja, tak sobie to wyobrażam, puszcza naszą rękę i delikatnie wkłada naszą rękę w dłoń Chrystusa. I uwaga, tutaj romantyczna opowieść się kończy, ponieważ ta dłoń Chrystusa jest przebita. Co więcej, żeby spotkać Chrystusa, który mówi do mnie i do ciebie, wskazując na Maryję, oto matka twoja, musimy podejść pod sam krzyż. Musimy podejść pod sam krzyż, na którym wisi ukrzyżowany Chrystus. Musimy spojrzeć na Chrystusa i przyjąć Jego cierpienie, doświadczyć cierpienia Boga, który umiera z miłości do ludzi i za ludzi. I dopiero będąc pod krzyżem i patrząc na zmaltretowanego, ukrzyżowanego, umierającego Chrystusa, możemy usłyszeć od Niego słowa skierowane do każdego z nas. Oto Matka Twoja. Chrystus swoją ukrzyżowaną, przebitą dłonią wskazuje na Maryję. Oto Matka Twoja. Ale żeby stać się synem Maryi, tym, którego ona będzie prowadziła sprawdzoną drogą, bo drogą Ducha Świętego do nieba, trzeba najpierw przyjąć do swojego życia Chrystusa ukrzyżowanego i wziąć
w dłoń jego zmasakrowaną, przybitą dłoń. To znaczy poczuć krew Chrystusa na swoim ciele, na swojej duszy, na swoim sercu, na swoim umyśle. Schronić się we krwi Chrystusa, która powoduje, że stajemy się niewidzialni dla wroga. To nawet nie wiem. Takie mi przyszło teraz porównanie, w sumie nawet nie planowałem tego, co mówiłem, nie planowałem powiedzieć, ale no, ale się powiedziało, poszło w eter. Jezus musi nas ujrzeć z wysokości krzyża, tak blisko Maryi, by jego krzyk, niewiasto, oto syn twój, dotyczył właśnie nas. Pisze ojciec Augustyn Pelanowski. Maryja, matka Jezusa, przewidywała proroczo, że nadejdzie mroczna epoka, w której będzie się piętnować prawych i gloryfikować zepsutych, usuwać z szeregów kościoła ludzi najwierniejszych kościołowi, a nawet suspendować kapłanów, choć to właśnie oni będą jedynymi przybliżającymi dobro i prawdę Ewangelii. I o tych prześladowaniach kościoła wewnątrz kościoła, zamęcie, który będzie, co mi tutaj po nocy przychodzą jakieś rzeczy, zamęcie doktrynalnym, który będzie coraz bardziej wkraczał w struktury i w społeczeństwo, czyli we wspólnotę ludzi wierzących, mówi Maryja w Quito, Fatimie, La Salette, a wcześniej jeszcze w Akicie. To są wszystko objawienia potwierdzone autorytetem Kościoła. Nauczania Kościoła katolickiego są zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Akita, Quito, Fatima, La Salette. A co więcej, w Medjugorje Maryja mówi, że kapłani są pomostem, który łączy ziemię z niebem. I kolejna sprawa, to już muszę sięgnąć do telefonu, bo sobie przez cały dzień zapisywałem to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Kościół będzie poddany ogromnej próbie. I to widzimy, że Kościół jest poddany ogromnej próbie. Co to znaczy? Że Kościół, to znaczy, że my będziemy wszyscy poddani ogromnej próbie. To znaczy, że nasza wiara będzie poddana ogromnej próbie. To znaczy, że szatan każdego z nas wyprowadzi na pustynię, ponieważ będzie rozdzielał członki Kościoła katolickiego, aby każdego z nas po swojemu w samotności rozegrać, tak jak to rozegrał Adama i Ewę, kiedy ich rozdzielił. Kościół będzie poddawany próbie, czyli ty i ja, jako ludzie ochrzczeni, będziemy poddawani próbie, czyli nasza wiara będzie poddawana próbie. Przez bluźnierstwa, których dopuszczamy się my, bluźnierstwa wobec Boga, kiedy samych siebie stawiamy na pierwszym miejscu i odrzucamy Boga jako tego, który wie, co jest dobre, a co jest złe. Przez bluźnierstwa, które kierujemy przeciwko sobie, kiedy odrzucamy miłość samych siebie, czyli nie akceptujemy, nie tylko nie akceptujemy, po prostu nie kochamy samych siebie za to, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Przez bluźnierstwa, które będą dotyczyły innych ludzi, kiedy ich oceniamy według samych siebie, a że nasza ocena jest słaba, to również innych oceniamy bardzo słabo. Słabo, ale moc doskonali się przecież w słabości. Przez niszczenie konfesjonałów. Zauważmy, że to, co Maryja mówi w Fatimie, że większość ludzi dzisiaj idzie do piekła. Dlaczego? Ponieważ, jak to powiedział kiedyś ksiądz Dominik Chmielewski, większość ludzi na tej planecie przestała się spowiadać. A jeżeli odrzucamy z naszego życia konfesjonał w znaczeniu symbolicznym, czyli konfesjo, wyznanie, czyli przyznanie się do swoich grzechów, czyli jeżeli nie widzimy grzechu, który czynimy, jeżeli nie widzimy zła, które jest w nas, jeżeli nie przyznajemy się do tego zła, to również odrzucamy krzyż Chrystusa. Jeżeli odrzucamy krzyż Chrystusa, to odrzucamy również Jego zmartwychwstanie, bo Chrystus nie zmartwychwstałby, gdyby nie został ukrzyżowany. Jeżeli odrzucamy konfesjonał, odrzucamy grzech, zło, odrzucamy żal za grzechy. Co więcej, posuwamy się do takich paranoidalnych, duchowych zagrywek, że stwierdzamy, że właściwie Boże miłosierdzie działa z automatu i nie musimy żałować za nasze grzechy, bo Pan Bóg jest tak miłosierny, że w sumie zbawi nas bez naszej żałości za nasze grzechy, że jest tak dobry, że
że po prostu nie będzie mógł patrzeć jako miłość, jako kwintesencja miłości, że robimy sobie krzywdę i po prostu będzie, jak, że tak powiem, na siłę dawał nam swoje miłosierdzie. Odrzucanie wyznania wiary to jest odrzucenie grzechu, zła, żalu za grzechy, przyznania się do grzechu, co więcej, mocnego postanowienia poprawy, to znaczy stwierdzenia, że mam dosyć czynienia zła, nie chcę już czynić zła, nie chcę w to samo wchodzić. I ostatecznie brak pokuty, czyli brak krzyża. I znowu, jeżeli brak krzyża, to również brak zmartwychwstania, ponieważ Chrystus dopiero z krzyża mówi do świętego Jana: oto matka twoja, a Maria jest tą, która najlepiej zna Chrystusa. Oczywiście Chrystus jest najbardziej znany przez Ojca i Ducha Świętego. Maria jest poza Trójcą Świętą. Maria nie jest boginią. Maria jest kobietą pisaną przez wielką literę K. Natomiast ta kobieta niewiasta z Apokalipsy z 12 rozdziału jest tą, która najlepiej zna Chrystusa, ponieważ Chrystus, wrócę znowu do tego porównania, do którego lubię wracać, z 33 lat 30 lat spędził ze swoją matką. Pod jednym dachem sobie siedzieli. Nie przy fejsie, ale pewnie przy jakiejś kawce, przy chipsach, i Chrystus opowiadał jej to wszystko, co miała zachować w swoim sercu i rozważać w swoim sercu. Jeżeli jesteśmy blisko Maryi, to również mamy być tacy jak Maria. Mamy być trochę jak ninja. W cichości rozważać słowa, które Chrystus do nas kieruje, jednocześnie zawsze wskazywać na Chrystusa, to znaczy w swoim życiu duchowym. Jeżeli podchodzi do mnie pokusa, zawsze powinienem, tak jak Maria, wskazywać na Chrystusa, czyli na konfesję, wyznanie grzechów, odrzucenie grzechów. Jeżeli nie ma grzechu, jeżeli nie ma spowiedzi, jeżeli nie ma żalu za grzechy, jeżeli nie ma pokuty, nie ma również możliwości przyjęcia Eucharystii, a zatem zjednoczenia się z żywym i prawdziwym Bogiem. To jest kwintesencja działania złego. Jeżeli odrzucamy Eucharystię, to cóż nam pozostaje? Jaki pokarm dla naszej duszy pozostaje? Chipsy, które ja tu sobie czasami, wiecie, o, teraz mam takie chipsy Lejsy, papryczkowe, papryczkowe, jak to mówi gimbaska, papryczkowe. Sobie czasami tutaj, słuchajcie, powiem szczerze, takiego chipsika skonsumuję, natomiast jeżeli odrzucamy Eucharystię, odrzucamy życie wieczne. Aby nastał pokój na świecie i pokój w moim sercu, musimy przyjąć Chrystusa Eucharystycznego, tego, który mówi: pokój wam. Nikt nie da wam takiego pokoju, mówi Chrystus, jak ja wam daję. Naprawdę. Żadne ideologie, pseudoreligie, żadni fałszywi prorocy opowiadający o sukcesie, który cię czeka, nawet sukcesie duchowym, który cię czeka tutaj na ziemi, nie da wam takiego pokoju, który daję ja wam. Chrystus ukrzyżowany i dlatego później Chrystus zmartwychwstały. Maryja mówi, aby modlić się na różańcu i pokutować. I to mówi w Fatymie Maryja. Dwie rzeczy. Pokuta, pokuta, pokuta. To mówi anioł już w roku 1916. Przez dwa lata od 1915 objawienia w Fatymie są przygotowywane przez anioła. I co jest ciekawe, i co jest bardzo ciekawe, kiedy do siostry Łucji przychodzi anioł w Fatimie. Siostry Łucji, do Łucji. Dwa lata przed początkiem objawień, czyli w roku 1915, zastaje Łucję z kolegami, koleżankami pasącymi krowy, czy tam inne jakieś tam te zwierzątka takie, co tam jedzą trawę i tego. I anioł podchodzi kilka razy do dzieci. Łucja w 1915 roku widzi anioła, który do niej podchodzi. Ten anioł podchodzi do Łucji, spogląda na Łucję, spogląda na dzieci, które jej towarzyszą, i odchodzi. Za każdym razem przez te dwa lata, od 1915 do 1917 roku, anioł odchodzi od dzieci, ponieważ nie znajduje w nich nawet odrobiny wiary. Dopiero wtedy, kiedy Łucja przychodzi z Hiacyntą i z Franciszkiem, 13 maja 1917 roku, anioł mówi: o, są ziomeczki pełne wiary, dlatego zaczynamy akcję pod tytułem Objawienia w Fatimie, o których wam jeszcze będę opowiadał, ponieważ planuję ogromny cykl objawień w Fatimie, w Akita, w Quito i również niedługo
nową serię, nową serię poświęconą Medjugorje. Za 2 tygodnie wyjeżdżam do Medjugorje i będę wam po prostu relacjonował to wszystko, co tam się będzie wydarzało. Objawienia Maryjne. Wszystkie objawienia Maryjne, to trzeba sobie jasno powiedzieć, mają charakter chrystocentryczny. Tak samo jak cała Maryjność i kult Maryjny ma charakter chrystocentryczny. To znaczy w centrum wszystkich objawień Maryjnych jest Chrystus, ponieważ w centrum życia Maryi był Chrystus. Bo dlaczego? Już przepraszam, już mówię takim... z takim już jakby, no, że ile razy to samo można powtarzać, ale... Maryja zawsze prowadziła do Chrystusa, Maryja zawsze była z Chrystusem, Maryja zawsze była za Chrystusem i kompletnie go nie przesłaniała, nie zasłaniała. I dziś również Maryja jest transparentna, czyli tam, gdzie pojawia się Maryja, tam zawsze pojawia się Chrystus. I dzieci w Fatimie, to wszyscy mam nadzieję, że wiemy, otrzymały komunię świętą od anioła przy jednym z objawień. Komunię świętą, Eucharystię. Anioł udzielił Eucharystii Trójce Pastuszków w Fatimie. Sam anioł padł na kolana przed Chrystusem Eucharystycznym. Maryja wskazuje na Chrystusa żywego. Tak jak wtedy, kiedy żył i razem żyli przez te 30 z 33 lat pod jednym dachem, tak również dziś Maryja wskazuje na Chrystusa Eucharystycznego, czyli żywego, ponieważ Chrystus daje życie, ponieważ Bóg jest miłością, a miłość zawsze daje życie. Bóg jest tym, który jest. Bóg jako miłość istnieje i dlatego zło jest przegrane, ponieważ tylko miłość jest wieczna i ma w sobie źródło życia. Brak wiary to początek każdego grzechu i zła. Odrzucając Maryję, odrzucamy Chrystusa jako kogoś prawdziwego. A jeżeli odrzucamy Chrystusa jako kogoś prawdziwego, to również odrzucamy istnienie zła, również zła osobowego, odrzucamy istnienie grzechu, odrzucamy konieczność pokuty, odrzucamy konieczność pracy nad sobą, odrzucamy Maryję, odrzucamy ten cały, za przeproszeniem powiem brzydko, bajzer, który Kościół katolicki sobie wymyślił. A wszystko zaczyna się w momencie, kiedy zaczyna brakować nam wiary. Dlaczego? Dlatego współczesna próba Kościoła katolickiego to próba nie ogólnie wiary Kościoła, to próba twojej i mojej wiary, to próba dla mojej i twojej wiary. Czy moja wiara jest tak silna, że mimo burzy nadal będę się wpatrywał w Chrystusa i będę mówił za świętą Faustyną: Jezu, ufam Tobie, a jeżeli mi ta modlitwa nie wystarczy, będę powtarzał za ojcem Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij. To znaczy również zajmij się brakiem mojej wiary. Jezu, Ty się tym zajmij, czyli również zajmij się brakiem mojego zaufania. Teraz fragment z dzienniczka świętej Faustyny, numer 686. Wrzesień, który to jest rok? Wrzesień, rok 1936. Pierwszy piątek. To jest bardzo ważne. Chrystus tutaj... O, przepraszam, dużo powiedziałem. Tak, pierwszy piątek. Wieczorem tego pierwszego piątku miesiąca ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. To jest dokładnie to samo, co się pojawia w objawieniach fatimskich. Maryja mówi, że jeżeli świat się nie nawróci, przyjdzie jeszcze większe zło na świat, ponieważ karząca ręka Boga już nad światem wisi. A najnowsze objawienia we Włoszech mówią o tym, że i Maryja w tych objawieniach we Włoszech, tych najnowszych, mówi, że nie tyle czas jest bliski, czy tam koniec jest bliski, czas jest już bardzo bliski, że koniec jest już bardzo bliski, nie koniec świata, koniec czasu, pewnej epoki. Epoki, którą przejdzie to zwycięstwa przez tę granicę dwóch epok, przejdzie nowe pokolenie, pokolenie niewiasty. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Jak to? No Matka Boża nas zasłania przed straszną karą, którą Bóg chce nas dotknąć. Jak to matka, jak to kobieta, jak to niewiasta. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę.
która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. No, jak skąd my to znamy? Skąd my to znamy, że Polska jest mało wdzięczna Matce Bożej? Również niektórzy duchowni, niektórzy teolodzy kompletnie odrzucają Maryję, traktują ją po prostu, za przeproszeniem, jako surogatkę. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki, modlitw i ofiar za drogą ojczyznę, pisze święta Faustyna. Ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Każdy z nas może być kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? No właśnie. Jakże moja i twoja wiara w przepaściach bez wiary współczesnego społeczeństwa może powstrzymać Bożą karę? O tak, sama z siebie kropla jest niczym, ale i tu jest wątek właśnie ten, który charakteryzuje nas chrześcijan, którzy działamy już w rzeczywistości odkupionej, zbawionej. Ale z tobą, Jezus, śmiało stawię czoła całej fali zła i nawet piekłu całemu. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli twoja wiara byłaby malutka jak ziarnko gorczycy, ale jest w tobie ta wiara prawdziwa, to ona wystarczy, ponieważ to jest ten malutki pomost, przez który, ten malutki kanał, przez który Pan Bóg będzie wlewał w nas swoją łaskę. A wtedy wszystko inne poddaje się Bogu, który jest Panem i Stwórcą, nie tylko moim i twoim, nie tylko świata, ale całego wszechświata. Twoja wszechmoc wszystko może. I dalej święta Faustyna pisze. W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, no nieważne, do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa. Może ważne, że do kuchni, nie wiem, ja się tutaj nie jestem takim specjalistą od świętej Faustyny. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, którą cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy. Jeśli raz, tylko raz, zmówi tę koronkę, tylko, jeżeli wystarczy raz, nie że tylko wystarczy nawet raz, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat całe miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Czyli co? Bóg rzeczywiście jest miłosierny, ale potrzebuje przynajmniej minimum zaangażowania naszej woli, rozumu i serca. Czyli tego minimum naszej wiary, tylko że wiary prawdziwej, poszukującej, rzeczywiście wiary walczącej, wiary, która prawie że gaśnie, takiego knotka ledwo tlącego się, którego Bóg nie zagasi, ale będzie podtrzymywał. Co więcej, ten knotek ledwo dyszący, że tak powiem, tego ognika naszej wiary, będzie stawał się wielkim ogniskiem, kiedy będzie otoczony płaszczem Maryi, pełnej łaski, czyli pełnej tego, co daje nam życie wieczne. To są słowa świętej Faustyny. Rozumiem, że jako katolicy przyjmujemy, tak, świętą Faustynę i że nie traktujemy ją jak wariatki, no bo to jest święta Faustyna, jej objawienia zostały przyjęte przez Kościół katolicki, czyli co, Kościół katolicki dla jaj sobie przyjmuje te objawienia i później właściwie za przeproszeniem ma wywalone na te objawienia i nie. Po to Kościół katolicki przyjmuje objawienia świętej Faustyny, objawienia Maryjne z Fatimy, żebyśmy nimi żyli. One są wsparciem w naszej lekturze Pisma Świętego, wsparciem w naszym życiu sakramentalnym. I teraz na koniec, może mi się uda, że to będzie koniec, słuchajcie. Chciałem wam przeczytać rozmyślania o piekle, wspomnienia siostry Łucji z Fatimy. Tu będę cytował dosłownie to, w jaki sposób siostra Łucja to zapisała. Nie wiem, który jest to rok, To jest rok 1917. Czyli na no tak, objawienia... Tak, objawienia fatimskie były 1917. Durny łeb. Rozmyślania o piekle. Siostra Łucja, bo spisywała te swoje wspomnienia już będąc w klasztorze karmelitańskim, pisze w ten sposób. Kiedyśmy tego dnia przyszli na pastwisko, Hiacynta usiadła na kamieniu zamyślona. Był to dzień po wizji piekła, którą otrzymały od Matki Bożej. Hiacynta, chodź się bawić. Dzisiaj nie chce mi się bawić, odpowiedziała Hiacynta. Dlaczego nie chce ci się bawić? Dlatego, że się zastanawiam.
Siedmioletnia dziewczynka się zastanawia. Nad czym się zastanawia siedmioletnia dziewczynka? Jakie lody sobie kupić? Czy może chipsy o smaku papryki? A może na fejsie zmienić to zdjęcie profilowe? No nie. Hyacynta zastanawia się w ten sposób. Ta pani powiedziała nam, abyśmy odmawiali różaniec i ponosili ofiary o nawrócenie grzeszników. Takich rzeczy od dzieci wymagała Maryja. Teraz, gdy będziemy odmawiali różaniec, to będziemy odmawiali całe zdrowaś i Ojcze Nasz, a ofiary jakie mamy? I tu warto się zatrzymać, ponieważ dzieci nie odmawiały całego zdrowaś Mario i Ojcze Nasz, taka była wtedy forma różańca, że się całego zdrowaś Mario i Ojcze Nasz nie odmawiało. Natomiast Hyacynta mówi, że nie. Teraz będziemy odmawiały całe zdrowaś Mario i całe Ojcze Nasz. A ofiary, jak mamy je ponieść? Pyta Hyacynta. Franciszek wynalazł od razu sposób złożenia dobrej ofiary. Jak to mężczyzna, jak to facet. Nie od razu wie, jak dobrą ofiarę złożyć. Damy nasz posiłek owcom i złożymy ofiary z jedzenia. W parę minut potem cały nasz posiłek został rozdzielony pomiędzy naszą trzodę. I tak spędziliśmy ten dzień na czczo. Niczym najsurowszy kartus. Hyacynta siedziała w dalszym ciągu na swym kamieniu z miną zamyśloną i zapytała. Ta pani powiedziała też, że dużo dusz idzie do piekła. A co to jest piekło? To jest jama zwierzęca i wielki stos, tak nam tłumaczyła moja matka. Dokąd idzie ten, kto grzeszy i nie spowiada się i pozostaje tam na zawsze w płomieniach, wyjaśniała Łucja. I nigdy stamtąd nie wychodzi, dopytywała Hyacynta. Nie. A po wielu, wielu latach też nie? Nie, piekło nie ma końca. A niebo także nie? Kto do nieba przyjdzie, nigdy go już nie opuszcza. A ten, kto idzie do piekła, też nie? Nie widzisz, że są wieczne i nigdy nie mają końca? Wtedy po raz pierwszy zrobiliśmy rozmyślanie o śmierci i o wieczności. Dzieci 7, 9, 10, 11 lat rozmyślają o śmierci, rezygnują z jedzenia, o nawrócenie grzeszników, za nawrócenie grzeszników składając ofiarę. Jakby tam wjechała ta Stefano Mundra, ta superniania, to przecież zatłukłaby tych rodziców, tych dzieciaków, że co to w ogóle za jakieś, jak to dzieciaki nie jedzą chipsów i tego, coli nie piją, poszczą jakimś piekle, gadają, odebrać dzieci rodzicom. Dobra, ale teraz poważnie. Największe wrażenie na Hyacyncie zrobiła wieczność, nawet bawiąc się, pytała od czasu do czasu. Ale słuchaj, po wielu latach piekło jeszcze się nie skończy? Innym razem pytała. A ci ludzie, którzy się tam palą, nigdy nie umierają i nie zamieniają się w popiół? A jeżeli byśmy się modlili za grzeszników, Pan Jezus uwolni ich stamtąd? A przez nasze ofiary też nie? Biedni. Musimy się za nich dużo modlić i dużo ofiar za nich ponosić. A potem dodała. Jaka dobra jest ta pani. Obiecała zabrać nas do nieba. I to jest po prostu hardcore, to jest już odlot. Dzieci usłyszały od Maryi zapewnienie, że zostaną zabrane do nieba. Kto z nas nie chciałby usłyszeć takiego zapewnienia, co? No to teraz chcę wam przeczytać kolejne wspomnienie. Z 17 grudnia 1927 roku. I siostra Łucja wraca do roku 1917. I pisze tak. Łucja prosiła, aby została zabrana do nieba. Najświętsza Panna odpowiedziała. Tak, Hyacyntę i Franciszka wkrótce zabiorę do siebie. Ty jednak, wskazując na Łucję, musisz tu na ziemi jeszcze dłużej pozostać. Pan Jezus chce się tobą posłużyć, bym była bardziej znana i miłowana. Czajcie to? Pan Jezus chce się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i miłowana, czyli wolą Boga. Co tu się tam rozmazało? Boże, patrzę, jakiś rozmazany twarz. Wolą Boga jest to, żeby jego matka była lepiej widziana, to ja powinien być widziany lepiej, przepraszam. Wolą Chrystusa jest to, aby jego matka była bardziej znana i miłowana. Chcę wprowadzić na świecie cześć mego niepokalanego serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie i te dusze będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego tronu. Więc zostanę tu sama? Zapytała smutna Łucja. Nie, córko, ja Cię nigdy nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką
i drogą, która cię zaprowadzi do nieba. Czyli... I to siostra Lucja wspomina we swoich wspomnieniach. Pisze w swoich wspomnieniach, często wraca myślami do chwil takich, gdzie wprost wyraża się, że przez całe jej życie codziennie spotykała się z Maryją i z nią rozmawiała. I Maryja mówi: moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do nieba. Niepokalane serce Maryi jest drogą, która zaprowadzi nas do nieba. Czyli Maryja sama w sobie nie jest celem, do którego zmierzamy, tylko Maryja jest drogą, bramą nieba, przez którą przechodzimy do nieba. Maryja jest najpewniejszą drogą prowadzącą do nieba, ponieważ wskazaną nam przez samego Chrystusa z krzyża, Maryja jest tą, która w sposób bezpieczny pod swoim płaszczem, pod płaszczem Ducha Świętego prowadzi nas do swojego Syna, do nieba. Jeżeli idziemy z Maryją, to naprawdę zawsze idziemy z Chrystusem. Ponieważ nawet się nie obejrzymy, kiedy idąc z Maryją, trzymając ją za rękę, odmawiając różaniec i trzymając ją za rękę, trzymamy za rękę Chrystusa. A Maryja idzie za nami i się po prostu uśmiecha. Tak, to tyle, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Wyszło strasznie długo, za co serdecznie przepraszam. Przepraszam również za te tutaj miszungi związane z światłem. Znowu mi to oślepiło. I cóż, naprawdę z wielką nadzieją chcę rzec do zobaczenia najpóźniej w niebie. Ale to najpóźniej w niebie, ze wszystkimi. Cześć, hej, szczęść Boże. Teraz tak jak tu przyszedłem, tak stąd teraz wyjdę. Nie wyjdę z siebie, ale wyjdę stąd. To zdejmę. I udam się teraz na spoczynek, zostawiając was w rękach niepokalanej. Ej, on nie sięgnę. Cześć wam.